Wszystkich wędkarzy zapraszamy do grupy Radom Wędkarstwo na Facebooku. Nie przyciśnie, to będę miał. Jest to zalęta na bazie naturalnego pokarmu ryby, wskazującego w wodzie. Leszcz się trze. Muszę parasol trzymać, żeby się nie zjał. Wszystkich w piątkowy, piękny poranek 21 maja. Jadę sobie posiedzieć z federkami nad wodą, potestować te swoje mieszanki, spróbować złowić jakiegoś leszcza, a dzień zapowiada się naprawdę pięknie, bo deszczowo ma nie być, słoneczko praktycznie cały dzień, ten wiatr trochę mnie niepokoi, ale to towarzyszy mi praktycznie na każdej wyprawie wędkarskiej, dlatego już się do niego przyzwyczaiłem. Temperatura ma być około 20 stopni, idealna na takie posiedzenie, popatrzenie w szczytówki i odpoczęcie nad wodą. Zapraszam na film, widzimy się już niebawem. Jeszcze tylko szybkie zakupy, coś do picia, coś do jedzenia i ruszamy. No niestety, jest to, czego się obawiałem. Tarło. Co prawda rozpakowałem się jakoś. Graty przeniosłem. Ale mam pełen komfort nad wodą, bo to i to i stoi. Więc jak mnie przyciśnie, to będę miał pełen komfort. Nie będę latał po krzakach, dobra. Ponieważ leszcz się trze, i nie spodziewam się dzisiaj jego żerowania, to oczywiście im odpuszczam, nie będę zarzucał blisko zestawów. Wy też tego nie róbcie, niech ta ryba sobie odbędzie tarło. Dlatego taktyka na dzisiejszy dzień taka, dystans. Będę łowił na jak najdalszym dystansie, znęcę sobie miejsce parunastoma koszykami i może próbujemy zapolować na jakąś inną rybę, choć jestem prawie że przekonany, że nic z tego wędkowania dzisiaj nie będzie, ale oczywiście nie poddajemy się i trzeba coś postarać się złowić dzisiaj. Rozpakowuję się, bo już jest godzina po 7:20. Nie ma co tracić czasu i spróbować przechytrzyć jakąś inną rybkę dzisiaj. Sobie zanętę. Mam tutaj zanętę Amok. Rozmrożona, bo niewykorzystane trzymam w zamrażarce. I chyba nią dzisiaj zacznę wędkowanie. Mam tutaj jeszcze swoją drugą zanętę Bomb Cream. To może później ją rozrobię, w zależności od tego, czy coś będzie się działo, czy w ogóle jakieś ryby będą żerowały. Więc na razie zostanę sobie przy tej zanęcie. Ostatnio pięknie połowiła. Możecie zobaczyć dwa filmy wstecz. Bardzo dużo brań, masa ryb. Trochę ją sobie tylko dowilżę. Zaleję sobie odrobinką pusterka, też w tej samej nucie zapachowej. Jest to zanęta na bazie naturalnego pokarmu ryb, występującego w wodzie, bez żadnych dodatkowych aromatów. Sama natura praktycznie. Dobra, dolejemy odrobinkę wody. Dodatkowo ma mikropelet 2 mm rybny. Dobra, niech to się.
się przegryzie. Rozkładamy kije teraz. Stwierdziłem, że jednak rozrobię tego Bomb Creama. Jest to zanęta 2 w 1, przeznaczona i do klasycznego fadera, i do metody. Pracuje naprawdę rewelacyjnie. Kiedyś Wam może jakąś stawkę pokażę pracy tej zanęty. Zanęta bardzo słodka, kremowo-mleczno-śmietankowa, przełamana orzechami. Są tutaj orzechy tygrysie, orzechy arachidowe. Ziarna, jest tego cała masa. Troszeczkę grubsza frakcja tej zanęty. Rozrobię jej, a niewiele, myślę, że nawet nie pół opakowania, może jeszcze trochę. Sypniemy, dobra. I do tego pójdzie booster też mojej produkcji o tym samym aromacie. Dolejemy troszkę. O! No wygląda to naprawdę pięknie. Sam bym to zjadł. A pachnie niesamowicie. Można zobaczyć, jak wygląda. Odrobinka wody. Akurat to jest taka zanęta, która dużo wody nie wymaga. Trzeba bardzo uważać z dozowaniem, żeby nie przedobrzyć. Nie będę przecierał zanęt przez sita. Nie ma sensu. Ona tak sama w sobie tak pięknie pracuje, że nie ma najmniejszej potrzeby, żeby ją dodatkowo przecierać. Dobra. No już wszystko rozłożone, wędki w wodzie, ale nie spodziewam się dzisiaj brani, bo naprawdę leszcze trą się tutaj po krzakach. Chyba że może jakieś większe łopaty później wejdą, no zobaczymy, popróbujemy. Dwie zanęty w wodzie. Jedna na słodko, druga na mega śmierdząco. Musiałem sobie rozłożyć parasol, bo nie wziąłem czapki, a słońce tak daje, żebym się znowu spalił jak prosiak. Trochę szumu za mną, bo robią po drugiej stronie ulicy, kopią drogi, parkingi i tak dalej, więc trochę tego hałasu mam, ale pora zjeść śniadanko, sprzęt rozłożony, coś zjemy, kawkę wypijemy, posiedzę sobie i wypocznę. Jest Jacku, ryba. Nie, no chyba leszcz. Była rybka na zestawie i to ładna rybka, ale niestety haczyk puścił. O, haczyk poszedł. Nowy przypon zakładam i rzucam. Rybka wyjechała z lewego kija, tam gdzie jest Bomb Cream zanętka. Teraz sobie to... A nie spodziewałem się nawet brań, ale rybka naprawdę czuć było na kiju. Większą sztukę. No i nie wytrzymał niestety hak. Dobra, wymieniam przyponik i rzucam ponownie. Dobra. Może coś się ruszy. Dzisiaj jakąś rybę złowimy. Bomb Creamek.
do koszyczka. Dobra. Robaczki, robaczki. Chodźcie tu, robaczki. O, ale się pokręcę. Akurat z Jackiem przez telefon rozmawiałem. A tu branie. I to ładne branie. No niestety, kurczę. Tak to już jest. Jak się patrzę, to ryba nie bierze. Jak gdzieś tam się czymś innym zajmę, to wtedy brania są. Dobra. Trzy robaczki na hak. Dobra. I rzucamy po rybkę. Ten wiatr, cholera, jest niezbyt fajny dzisiaj. Daje trochę popalić. Co się tu dzieje? No w końcu się coś tam ruszyło. Chociaż tyle. Ciężko, trzeba poszukać. I jest pierwszy dzisiaj. Też malutki, niech płynie. Zrobię sobie parę kul zanętowych. Wystrzelę procą. Takie urządzenie. Ładujemy je zanętą. Zaciskamy. Przekręcamy. Wyciskamy. No, wychodzi kula. O. Cztery starczą. I posyłam z procy do wody. Przed chwilą była inna pierwsza szkoda w Gazer. Sprzedaż się do filmu za 600 000.
dzisiaj jest tak potworny wiatr, że muszę parasol trzymać, żeby mi nie zwiało. Nie wiem, czy się nie będę zwijał, nie, tylko zobaczę, może trochę się uspokoi. Ale jest tragedia dzisiaj, nie da się wędkować praktycznie. Pieczony, kolana popalone, dlatego nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam na tych rybach. Na razie 3 rybki złowione. Brania od pół godziny ustała, jest jakoś już 14 chyba. Oby się ten wiatr uspokoił, tak patrzyłem prognozy, no to ma być jeszcze gorzej ponoć od 16, dlatego zobaczę. Możliwe, że niedługo będę musiał się zawijać, bo spaliłbym się strasznie na tym słońcu. Słońce nie jest jakieś mega, bo jest blisko 20 stopni, ale ten wiatr strasznie opala. No i będąc nieprzygotowanym, no niestety. Ale to jeszcze zobaczymy, może jeszcze trochę wytrzymam. No i w końcu mamy trochę większego leszcza. Tyle co skończyłem rozmawiać do kamery. Bardzo ładne branie na kiju. I mamy troszeczkę większą rybkę. No takie już by mogły brać. Mocno wpięty, no ale już nieco ładniejszy. Piękna rybka. Duże oko. No i koniec. Kończę wędkowanie. Niestety pogoda dzisiaj wygrała. Nie dość, że nie dało się za wiele ponagrywać, porozmawiać, bo wiatr był naprawdę miejscami bardzo, ale to bardzo potężny. Zresztą połamało mi parasol. I przez to, że nie wziąłem ani czapki, ani lepszego parasola, musiałem się zawijać, bo już tak zaczynałem być
spieczony jak kurczak z rożna. Zostałbym, myślę, jeszcze z godzinę i naprawdę mogłoby być ciężko później. I tak czuję, że mnie wszystko pali, cała skóra. Czapki właśnie, cholera, żebym to jeszcze tą czapkę wziął, no to by było inaczej. Kolano spalone, lewe. Tak więc dzisiaj to wędkowanie było, można powiedzieć, hardkorowe, nie dość, że ta pogoda nie dopisała. Pod względem słoneczka była taka temperatura, można powiedzieć, idealna, bo do 20 stopni dochodziło niezbyt gorąco, ale przy takim wietrze to naprawdę skóra się opala bardzo intensywnie i trzeba uważać. Dlatego pamiętajcie o parasolu, o czapce, bo jak możecie zauważyć po mnie, jak zapomniecie, to może być ciężko. Mimo wszystko, mimo tego porannego, można powiedzieć, takiego niezbyt fajnego podejścia do wędkowania, bo nie byłem przekonany co do dzisiejszego dnia, jak zauważyłem te leszcze trące się przy brzegu, naprawdę masy leszczy. Myślałem, że nawet jednego brania dzisiaj nie będę miał, ale mimo wszystko udało się 5 ryb wydłubać, 2 ryby stracone. W pierwszym braniu nie wytrzymał hak i strzelił na przyponie. A druga rybka, która spadła, to była rybka, no myślę, że ładna, bo poholowałem ją chwilę i niestety przypon nie wytrzymał. Przypon strzelił, przypon był 10, 0,10, dlatego przy większej rybce miał prawo. No ale cóż, fajnie, że mimo wszystko, mimo tego tarła i tej pogody, chociaż 5 ryb wylądowało na brzegu. Było też jeszcze sporo brań delikatnych, ale właśnie przez ten bardzo silny wiatr bardzo ciężko było te delikatne brania zauważyć. Dużo fałszywych wskazań przez tą falę i wodę. No ale super, że ryby wpadły. Przygotowuję się do tej pierwszej nocki, ale no niestety te pogody są tak dziwne ostatnimi czasy. Jak nie w dzień 20, to jak mamy wolne ze znajomymi, to a to ja pracuję, a to chłopaki pracują i tak nie możemy się zgrać na tą nockę, ale prawdopodobnie w przyszłym tygodniu na sobotę, niedzielę już na nocce usiądziemy. Prognozy mają być w miarę dobre, temperatury mają być powyżej 10 stopni w nocy, bo jak patrzyłem ostatnio, no to niezbyt optymistycznie to wyglądało i ta nocka się troszeczkę przedłuża, ale niedługo liczę na to, że już zasiądziemy do nocnych leszczy. Jeden zestaw pójdzie pod grubo, może pod karpia i będziemy chcieli dobrać się do grubych łopat w ciągu nocy. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego materiału. Osoby nowe oczywiście zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i widzimy się w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam Was serdecznie. More Fishing.